Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest mój ostatni dzień w domu i wyjeżdżam na obóz na 10 dni. Juri tego nie może przeżyć od rana, nam jest tak smutno, że się rozstajemy na tyle czasu. A dzisiaj taki dzień jeszcze, gdzie chcę spędzić czas właśnie z Jurim, ale prawdopodobnie spotkam się też z moją Zolcią. Też się z nią dawno bardzo nie widziałam. Jest mega, mega ładna pogoda, mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Ale chcę też skorzystać jeszcze z tego, że jest ślicznie i że jestem w Warszawie. Także dzisiaj będzie się sporo dziać, więc kochani, zapraszam was do oglądania. Co ja mam dzisiaj dobrego na śniadanko? Granolkę, słuchajcie, z owocami, a na drugie śniadanie, bo ja zawsze łączę, kanapeczkę razową z indykiem, awokado, ojej, sosy majoli, mam na to bardziej ochotę teraz, chyba zjem sobie to. A to może zabiorę ze sobą. Mój książę jest ranny. Nie, już jest lepiej. Słuchajcie, ponieważ nie chcę wyciągać jednak Juria, a chciałam się spotkać z Zolcią jeszcze dzisiaj, jest ostatni dzień na maksa, długo się nie widziałyśmy, ponieważ ona też była na wyjeździe. No weź! Także za chwileczkę jadę zrobić taki mały piknik z Zolcią, umówiłyśmy się nad Wisłą. Piknik? Piknik? Piknik nad Wisłą. Kocham cię, będę tęsknić za tobą. Ja też. Nie lubię, kiedy wyjeżdżasz. Wiem, a czasami trzeba. Ale może nam Portugalię odwołają. Nie odwołają, już tam nie odwołali, o łap. Dzisiaj się dowiemy. Dzisiaj się dowiemy, czy na 100% możemy lecieć. Bo to kwestia jest tego, że do Portugalii już można wjeżdżać, można lecieć, tylko że nie latają samoloty. Dlatego bilety też były takie tanie, bo kupiliśmy bilety, słuchajcie, na Cyprze za 79 zł za osobę w jedną stronę. Czyli tam wyszło około 300 zł za dwie osoby tam i z powrotem. Tak. Oczywiście bez bagażu, ale my będziemy lecieć prawdopodobnie, nie wiem, sobie weźmiemy jedną walizkę tylko małą. Tak, dokupimy sobie po prostu małą walizkę albo dużą, po prostu dokupimy sobie taką 20-kilową, jak mieliśmy teraz, tak. Żeby mieć wszystko sobie spakować i plecaczki. Claro! Jest. I to, słuchajcie, Portugalia też nie jest naszym ostatnim wyjazdem. To jest bardziej niż pewne, po prostu my chcemy bardzo dużo podróżować. Pieniądze z YouTube'a, które zarabiamy, chcemy też przeznaczyć właśnie na to, żeby ten kanał się rozwijał. Nie chcemy tylko siedzieć w domu i nagrywać w Warszawie, bo uważamy, że to nie ma sensu. Jeśli mamy możliwość i mamy możliwość podróżować, chcemy podzielić się z wami naszymi wrażeniami, tym, co przeżywamy i myślę, że kanał wtedy ma jak największy sens tak naprawdę. Nawet się dogadaliśmy, że na wyjazdach robimy tak, że jeden dzień nagrywam ja, a drugi Juri. Tak jest. A jeden sobie robimy bez nagrywania. Tak jest. My jesteśmy akurat couple goals w 100% na wyjazdach. Couple goals, aż zrobi Bengal. No, zależy, on się zaczął od głowy tutaj i tak on tak? Się tak kręci. Zegar się kręci. On się kręci. Pokażę wam, poczekajcie, bo to jest dobre. O, tak. Cześć. Kocha cię mama. Tata z tobą zostanie. Słuchajcie, pokażę wam to, co się dzieje u nas na balkonie. Zobaczcie, wszędzie jest pranie do tego stopnia, że już nie miałam go gdzie wywieszać. I wywieszała mi tutaj. I tutaj. I po prostu wszędzie jest pranie. A to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze dzisiaj muszę zrobić Z2. Masakra. Słuchajcie, zepsuło nam się wczoraj auto. No niestety. Prawdopodobnie dzisiaj wyląduję w warsztacie. No ja dzisiaj trochę muszę pojeździć, więc pewnie skorzystam z 4Mobility. Za chwileczkę może przyjedzie po mnie Zola. Będzie naprawdę piękny dzień. Cudo. Cieszę się też, że jeszcze spędzę trochę czasu z Zolcią. Właściwie wczoraj doszłam do tego, że niezależnie od tego, gdzie jestem i co robię, to są ze mną przyjaciele, wiecie? Tak wczoraj sobie pomyślałam, że kurde, jadę na obóz, że wiecie, nie będę się widziała z dziewczynami, z Jurim, ale potem pomyślałam, kurde, ale ja przecież jadę na obóz z Robertem. Chciałam wam pokazać, wiecie, jakieś pięknie poukładane ubrania, że się tak pięknie przygotowuję do wyjazdu, no ale niestety to byłoby takie mega instagramowe, a tu jest rzeczywistość. Ale czego ty miałczysz? O co ci chodzi? Jesteś zazdrosny, że szpilka leży z tatą? Dzień dobry. Szpilka jest taka, że jak się ruszasz ze szpilką, to nie robisz tak. Zobaczcie. Bum! Poszła. No, ona taka jest. Tak jest. Ona jest takim kotkiem wypłoszkiem. No, wiecie, czego będzie mi najbardziej brakowało na wyjeździe? Nie. No, oprócz ciebie. Z otwartą buzią śpiącego takiego. Nie, o tego. Czego? Diety. Nice to meet you. No, ja nie w ogóle rozkminiłam. Zamówiłam sobie jeszcze na jutro. No i weźmiesz sobie. I wezmę sobie chociaż na ten jeden dzień, żeby mieć. No. Bo powiem wam, że ja się tak przyzwyczaiłam tej diety. Jak wrócisz na mieszkanie, będzie na błysk, ja to cię obiecuję. Dobrze, mam to nagrane. Ja już nie daję. Dobrze, mam to nagrane, więc... Ja sam to powiedziałem, no to jak? Mam dowody na to, widzowie są moimi świadkami. Właśnie się delikatnie ogarnęłam i jadę spotkać się z Zolcią, a potem wracam do mojego misia. No. Juri, może dzisiaj na balkonie zjemy obiad? Dobrze. Bo nie ma w domu nawet gdzie zjeść. Czujesz to? Co się stało?
Kocham cię. Dobra, słuchajcie, ja idę po 4Mobility. No jadę. Stoję w gigantycznym korku, więc trochę do was pogadam. Wzięłam niechcący samochód z manualną skrzynią biegów. A średnio potrafię tak ujeździć. W sensie umiem prowadzić samochód, mam prawko naprawdę długo, 10 lat już. Ale po prostu się odzwyczaiłam, bo cały czas jeżdżę automatem i nagle musiałam wsiąść w manual i po prostu przyznam się bez bicia, że już mi 2 razy zgasło. Przyjechałyśmy z Zorcią na plażę, warszawską plażę. Dokładnie, nie trzeba daleko jechać. Dokładnie, prawie Malediwy. I słuchajcie, Zora zebrała Maszkę, swojego kotka, którego wam pokazywałam. Już Maszka była u mnie na kanale, ale zobaczcie, jak ona jest piękna i ma różowe szelki. Cześć, Myszko! Jemy jej też wody. Boże, co za słodziak. Ale jest zaciekawiona. No tam piesek pływa. Tutaj obok do La Playa, do takiego miejsca w sumie. Byłaś tu w ogóle kiedyś? Bardzo dawno w gimnazjum na imprezie. Ja tak samo. I bo tu to można było pić i wejść. Tak. No, to jest takie miejsce, słuchajcie, w Warszawie nad Wisłą, po tej stronie praskiej, które jest zaaranżowane na taką plażę, można tutaj pograć w siatkę, są stoliki i tak dalej. Tak, jest całkiem przyjemnie. Jest bardzo miło. W ciągu dnia jest fajniej, na przykład sobotę, a imprezki są takie chyba... No, jakby są inne miejsca w Warszawie, do których chętnie chodzę. No okay. Nie przyszłoby mi do głowy, żeby tutaj przyjść. No ale niemniej jednak chciałbyśmy dopisać... Ale plaża jest super w ogóle. No fajna, jest bardzo. Nie, fajne, czyli śliska. I w ogóle tu jest fajna plaża, musimy tu przyjść wszystkie kiedyś, nie? Na chill. To jest lato w mieście. Ale wiecie, że ludzie się kąpią w warszawskiej Wiśle? Tak. To jest hardcore. I to z głową. Z głową, dokładnie. Sami nura dają takiego, wpływają. A najlepszy był taki jeden pan tutaj, dał nura i browarek czekał tam już, wiecie, na brzegu. Taki prawdziwy. Okoci mocne. Tak, i browsza i fajnie, fajnie, fajnie. No i tak, chillujemy sobie, Kicia jest z nami. Szkoda, że moje kotki tak nie wychodzą. Ale ja próbowałam tak nauczyć kotki, niestety będzie po miesiącu wychodzenia złapała jakąś bakterię i potem się już bałam. No ja moją przyzwyczaiłam, bo na działkę jeździła z nami. Była mała, w ogóle super wyglądasz, że jesteś po prostu centralnie pośrodku między tymi dwoma drinkami i ta palma. Bahamy. No troszkę tak, troszkę tak. Powiedz mi, kochani, jak się czujesz jako kocia mama? Świetnie. Znaczy ja zawsze byłam kocią mamą, tylko że teraz mam tylko takie swoje. Tylko miałeś swojego dziecka, no, takiego, teraz nie? Teraz mam swoje dziecko. Ale cudna jest, naprawdę, tak urosła i te różne szelki. I chyba szelki. Niestety rozpieszczają tak samo jak ty będziesz. Nie rób tego. Nie rób tego, bo wszystkie na stare błędy lata, wychowawcze. Na stare lata będziesz miała taki sam problem jak ja teraz. Wróciłam właśnie do domu, zmontowałam dla was jeden film, przebrałam się w długie spodnie, te, które wam ostatnio pokazywałam. Oj, jak zawsze jak robię ujęcia w tym lustrze, to mi ostrość mnie gubi, wiesz? I słuchajcie, za chwileczkę lecę na paznokcie. Ja sobie teraz oglądam relację, słuchajcie, sprzed 2 lat. Dokładnie sprzed 2 lat. I właśnie odosobniłem swoją relację, że 11 sierpnia 2018 roku miałem 551 followers. Co ty o tym myślisz? Ewa troszeczkę szybciej dobiła do tych. Ale ja więcej pracuję niż ty. Co? No! Nad kanałem. Juri, to mam na myśli nie ile czasu, tylko ile ja czasu poświęcam na to, ile ja nagrywam filmów i tak dalej. Ja nagrałam więcej filmów. Kochanie. Ewa, ja nagrałem w maksu 24. Kochanie, ja filmy. Mam systematyczność. Będziesz na to jest po mojej stronie. Tak. Lecę zaraz na paznokcie. Powiem wam, że byłam ostatni raz na paznokciach przed Cyprem i to jeszcze grubo przed Cyprem. I są w idealnym stanie. Owszem, jest odrost, ale nic nie odpadło. Idealnie się wszystko trzyma. Dlatego zawsze wam polecam Candy Nails Warsaw i Adę, bo jest naprawdę świetna w tym, co robi. Zaraz znowu lecę do Ady zmienić rączki. Ja nie wiem w ogóle, co mam zrobić. Coś wymyślę. Tutaj stoi mój szkrab. A ja muszę przejść obok niego obojętnie. I iść tutaj. Taudi jest to naprawdę całkiem fajne, ale przykro mi. Wiecie, że mam taką sentymentalną wartość ma dla mnie to mini moje. Jestem już, słuchajcie, w windzie.
Jadę na paznokcie, cieszę się na maksa. Ci w ogóle mam fajny dzień. Dzień dobry. Wiem, jakie są paznokcie. Bo ja zawsze jestem takim upierdliwym klientem i 6 razy zmieniam zdanie. Nie tak. W międzyczasie i nie wiem i tak dalej. Ale zobacz w ogóle, jak te paznokcie się trzymają. Mimo tego, że byłam na wakacjach. Potem jeszcze na imprezie Gdańsk. Zobacz, Idolo. Wróciliśmy do domu, od razu wam pokazuję paznokcie. Co prawda jest ciemno i totalnie w tym sztucznym świetle nie oddają swojego koloru, ale są po prostu przepiękni, też przepięknie wykonane. Na maksa polecam wam salon Ady Candy Nails Warsaw. Dzisiaj w ogóle Ada, tak z rozmowy, uświadomiła mi, dlaczego ona to tak pięknie robi, ponieważ ma zdolności malarskie i skończyła charakteryzację i malarstwo i to widać po prostu, bo naprawdę paznokcie są zrobione idealnie, po prostu perfekcyjnie. Wróciłam, kochani, do domku. Powinnam się pakować, ale jakoś tak stwierdziliśmy z Jurim, że zrobimy sobie deskę serów i napijemy się jeszcze wina, a w międzyczasie będę się pakować. Dostaliśmy, słuchajcie, od naszej widzki sery. Sery, które są z jej gospodarstwa, specjalnie hodowanych krów, jest to gospodarstwo ekologiczne. I ja już spróbowałam, bo nie dałam rady, uwielbiam sery i są boskie po prostu, naprawdę rewelacja. Gdzie będziemy tą dyskę serów jedli? No tutaj, na łóżku. Na łóżku? Może tutaj. A nie przy stole? Nie. Jury nienawidzi przy stole, on lubi w łóżku. Zobaczcie, tak wygląda dzisiaj nasza kolacja. Mamy trochę niezdrowych rzeczy, bo są tu kabanosy, ale sery są zdrowe. Z ekologicznego gospodarstwa. Mamy pomidorki, orzechy, czerwone winko i dzisiaj tak spędzamy ostatni wieczór razem. No nie ostatni, bez przesady. O, Jura, na 10 dni się rozstajemy. No to spokojnie, damy radę. Ludzie się rozstają na dłużej. A ten całe życie. To, ale mecz będziesz oglądać, czy nie masz nic innego, nie, czystego? Nie, po prostu kibicuję. Ja wiesz, ja cały czas... Juri? Ja, mimo, to... że Real Madrid wypadł z Ligi Mistrzów, to ja jestem cały czas sercem za Real. W dupie za Realem, jesteś o nim sercem. Pamiętaj o tym, Myszka, że dzięki Realowi też poznałem Lukę. To jest mój przyjaciel. Real będzie zawsze w moim sercu. Zawsze będzie mi... Ja powinnam być zawsze w twoim sercu, a nie jakiś Real Madryt. Ty jesteś na pierwszym miejscu, Real. Będzie, weź ojca, ugryź. Koniec. Pa. Dzień dobry. Nie spodziewaliście się mnie tutaj. Chciałem się serdecznie z wami pożegnać i podziękować za oglądanie tego filmu, ponieważ Ewa dziękowała, ale ja to usunąłem z karty, jak odwoziłem Ewę na obóz. Ewa teraz jest na obozie i ja właśnie kończę montaż tego filmu, abyście mogli regularnie oglądać filmy na Ewy kanale. Więc tak, ja z wami się żegnam, dziękuję bardzo i przepraszam za to, że to nie Ewa z wami się żegna, ponieważ no z mojej winy ja usunąłem materiał i przepraszam za to. I tak, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, róbcie wszystko, co jest słuszne i widzicie się z Ewą już w kolejnym filmie w niedzielę, prawdopodobnie. Dziękuję jeszcze raz bardzo mocno za oglądanie w imieniu Ewy i do zobaczenia. Trzymajcie się, bez salut. Mua, jak ona to robi.